Jedziemy na tył hali teraz zrobić porządek, bo rury przyjechały i zostały rozładowane tak trochę byle jak. Powiem wam fajną historię. W pewien piątek robota skończyliśmy wcześniej. Miałem jeszcze tam parę pierd do zrobienia, ale i tak skończyliśmy o 14. I z sąsiedniej firmy operator wiedział, zobaczył, że już kończymy. No to podszedł do mnie i zapytał się, czy bym mu kluczyków nie zostawił z dużej koparki, bo jego mała koparka nie może tam czegoś przewieźć, bo za słaba jest. Chłopie, nie ma problemu. Ja ci nawet nie będę gasić, to inno sobie wejdziesz i zrobisz swoją robota, a potem kluczyki mi w poniedziałek dożnie. No i dobra. Ja robota swoja zrobił, wsiadłem w auto i pojechałem. Koparki żeby nie gasił. Potem się dowiaduję, że oni te koparki wcale nie potrzebowali, bo dali radę to małą tu zrobić. I ta moja koparka, ona chodziła cały piątek, całą sobota. I ochroniarz powiedział, że w niedzielę zgasa, bo brakło paliwa. A jak się go spytałem, to czemu jej nie zgasił, nie? To powiedział, że nie wiedział Kaj. Podjedziemy sobie pod koparkę i załadujemy sobie łyżkę, którą muszę zawieźć do spawacza. Na kopareczkę. Wszystko ładnie, pięknie, tylko trzeba się samemu załadować. Tylko muszę uważać, żeby sobie nie pognieść samochodu. It starts with this, a person that you miss. My hand draws a blank. I wanna go back, back to the early days when life was an escape. Now I just wait for better days. I lost myself in your reality. Lost myself. Zapakowane, jedziemy. No i zaświecił się biedak. Muszę zjechać, żeby zatankować.
durś te paliwo drożeje, ja nie wiem. Durś drożeje. Jadymy dalej, nie ma czasu. Opie, fajnie to robisz, wiesz? Fajnie, podoba mi się. Łyżkę, którą ma teraz na widłach, to jest łyżka, która ma mieć spawany lemierz do zębów. A ta druga łyżka, którą zabieram, była po prostu w remoncie, była już zepsuta. Ja się zeptam, to pasem będzie dobre. To się może pod zęby wsadza deska, wiesz? Daj do przodu. Yo. No właśnie wyjechałem od nich na zot. No dobra, no ale ty będziesz żony. Ja tam będę, wiesz co, no 40 minut na pewno, nie? So cieszyłem się z tej pogody, ale niestety spadł pierwszy śnieg. Zrobiło się brzydko, zrobiło się zimno. Dobrze, że wczoraj zdążyłem jeszcze ten silnik udało się wkręcić, te łyżki odebrać. Wykręciłem sobie śruby. Jakoś tyje długo. Cyk. Śledzi moje filmy, to wie, że mi tutaj pękła z boku pompa, przepraszam. Tam gdzie te pompy naprawiają, poprawili, to nie jest pompa hydrauliczna, a silnik hydrauliczny. A tu mamy nowy. Ta-dam! Silnik, różnica jest taka, że on nie ma przelewu. Tak jak tutaj widzicie, trzeci przewód. Także będę musiał tam coś zaślepić w kółce u siebie. Ale jak to pan pompiarz powiedział, przelew niepotrzebny, więc montujemy. O, tu klucze nie dojdę, ja pierdzielę, ale się nakręcę. Nie wierzę. Nie. To jest jakiś joke. Wkręć się malutka, wkręć. Dobra, ten przewód jest niepotrzebny.
jeszcze sobie wkręcimy zaślepkę. Pięknie. Wszystko działa. Tak ma być. Pakujemy narzędzia, załaduję sobie widły, załaduję sobie wąską łyżkę, skarpówkę, no i wjadę na lawety i jedziemy do Częstochowy. Pulling me closer. Oh, I gotta stay away, but you won't leave.